4 lata młodszy jest Piotr Golon. Również 4 cm wyższy Golon, ale zasięg ramion tylko 1 cm na korzyść fightera WCA Fight Team. Doświadczenie nieco większe u warszawianina. Radzimy oczywiście nie mrugać od razu, wysokim kopnięciem wystrzelił Piotr Golon. Przechwycił teraz to kopnięcie Brombliga, ale w tej akcji zapaśniczej lepiej odwrócił Piotr Golon i to on dociska do siatki swojego rywala. I już bardzo udane obalenie, wprawdzie w pełnej gardzie ląduje zawodnik z Warszawy, ale już przechodzi sobie bardzo płynnie do bocznej. Ma dużo czasu, aby pracować nad rozmiękczeniem swojego rywala Piotr Golon. Już tam gdzieś ułożony ten łokieć w okolicach krtani Karola Brombliga. No i musi być cały czas czujny, bo za moment ręka może zawędrować na szyję, a wtedy skończenie duszeniem zza pleców będzie już tylko formalnością. Nie ma tam też miejsca za bardzo Piotr Golon, aby włożyć lewą nogę i wpiąć się za plecy swojego rywala. Te ciosy pod pachą, bardzo odczuwa się. Te ciosy prosto w szczękę trafiają, już Brombliga jest podłączony. Teraz z całych sił próbuje wrócić do stójki, chociaż Golon cały czas napiera tutaj, szuka kolejnych dróg do zadania ciosów właśnie pod pachami swojego rywala. Potężne zasinienie pod prawym okiem Karola Brombliga. Próbuje teraz odwrócić się na plecy Brombliga. Uznał, że to będzie lepsza alternatywa do toczenia tej walki niż Golon za plecami. No i jeśli zerwie ten uchwyt na plecach, Piotr Golon wyprostuje sylwetkę i zada kilka celnych ciosów, to będziemy tutaj mieli za moment po walce. Dwie z trzech części planu już zajęte. Jest też chwyt za szczękę, odklepuje! Showmas Golon, Piotr Golon zwycięża w pierwszej rundzie. Starcie, które przez duszenie zwycięża.